to jest Starlink? Starlink to budowana przez firmę SpaceX konstelacja satelitarna, mająca świadczyć usługi dostępu do internetu na całej Ziemi. Jej celem jest objęcie zasięgiem miejsc, w których obecnie dostęp do sieci nie jest możliwy lub jest mocno ograniczony. Dodatkowo ze względu na zakładane parametry ma ona stanowić konkurencję dla operatorów naziemnych. Czym jest właściwie Starlink i jak można z niego skorzystać? Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny budowany przez amerykańską firmę SpaceX. System ma docelowo składać się z około 12 tysięcy satelitów umieszczonych na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej. Do czego będzie służył nowy internet? Starlink jako internet dla wszystkich? Starlink zapewnia szybki, szerokopasmowy internet o małych opóźnieniach na całym świecie. W każdym obszarze zasięgu, wykorzystując zaawansowane satelity na niskiej orbicie. Starlink umożliwia rozmowy wideo, gry online, transmisje strumieniowe i inne działania wymagające dużej szybkości transmisji danych, które do tej pory nie były możliwe przy użyciu internetu satelitarnego. Zestaw Starlink jest dostarczany ze wszystkim, co jest potrzebne do uzyskania połączenia internetowego, w tym z urządzeniem Starlink, routerem Wi-Fi, kablami i uchwytem do montażu na trawniku. Aby się połączyć z internetem, antena Starlink musi wyraźnie widzieć niebo. Starlink idealnie nadaje się do obszarów, w których łączność była zawodna lub całkowicie niedostępna. SpaceX jest liderem usług umieszczania obiektów komercyjnych na orbicie i jedynym dostawcą rakiet wielokrotnego użytku klasy orbitalnej. Zestaw Starlink zawiera wszystko, co potrzeba, aby połączyć się z internetem, w tym anteny Starlink, router Wi-Fi, zasilacz, przewody i podstawę. Jak działa usługa? Usługa jest gwarantowana tylko pod adresem usługi podanym w zamówieniu. Jeśli przeniesie się Starlink poza zaprogramowany obszar, żaden satelita nie zostanie zaplanowany do obsługi urządzenia Starlink. Jednocześnie zmiana adresu może uniemożliwić powrót na pierwotny adres ze względu na ograniczenia dostępności. Po zaktualizowaniu usługa pod poprzednim adresem zostanie przerwana. W perspektywie długoterminowej przychody ze świadczenia usług satelitarnych mają pomóc firmie SpaceX w realizacji jej planów marsjańskich. Docelowo pierwsza część systemu ma liczyć 4408 satelitów rozmieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej, LEO, na wysokości 540 do 570 km. W dalszej perspektywie planowane jest także umieszczenie dodatkowych 7518 satelitów na niższych orbitach, na wysokości poniżej 400 km nad Ziemią. 50% z 4408 satelitów działających na wysokości 540 km do 570 km zostało umieszczonych na orbicie i rozpocznie świadczenie usług do 29 marca 2024 roku. Reszta powinna zostać uruchomiona do 29 marca 2027 roku. Z kolei 50% z 7518 satelitów mających pracować na wysokości poniżej 400 km ma zostać uruchomionych do 19 listopada 2024 roku, a pozostałe 50% do 19 listopada 2027 roku. Od września 2021 roku rozpoczęto wystrzeliwanie satelitów w wersji 1.5, wyposażonych w możliwość komunikacji laserowej. Tak zwany DarkSat, pokryty powłoką zmniejszającą ilość odbijanego światła. Rozpoczęto również montowanie w satelitach osłon przeciwsłonecznych, mających blokować światło słoneczne przed docieraniem do anten, będących elementem odbijającym najwięcej światła w kierunku powierzchni. Rozwiązanie to przetestowano w czerwcu 2020 roku, natomiast od sierpnia 2020 roku wszystkie satelity są wyposażone w osłony przeciwsłoneczne. Każdy z satelitów Starlink pierwszej generacji ma masę około 260 kg i cechuje się kompaktową budową w kształcie płaskiego prostopadłościanu. Taka konstrukcja minimalizuje zajmowaną objętość i pozwala na montaż 60 satelitów podczas jednego startu w rakiecie Falcon 9. Zasilanie zapewnione jest przez pojedynczy panel słoneczny. Satelity wyposażone są w silnik jonowy HALA, używający kryptonu jako materiału pędnego. Ładunek telekomunikacyjny satelity stanowią 4 anteny i 2 anteny paraboliczne. Sygnał jest prowadzony na pasmach KA i KU. W przyszłości kolejne grupy satelitów zostaną wyposażone dodatkowo w urządzenia laserowe do komunikacji międzysatelitarnej. Firma SpaceX wysłała pierwsze takie satelity pod koniec 2020 roku. Satelity Starlink wykorzystują dane o śmieciach kosmicznych z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i mogą autonomicznie podejmować decyzje o wykonaniu manewrów pozwalających na uniknięcie kolizji. Każdy z satelitów jest zaprojektowany do pracy przez 5 lat. Pod koniec życia satelita wykorzysta swój napęd jonowy, aby zejść z orbity i spalić się w atmosferze w przeciągu kilku miesięcy. Jeżeli satelita doznałby uszkodzeń umożliwiających zmianę jego położenia, to w przeciągu od roku do 5 lat zejdzie z orbity na skutek oporów szczątkowej atmosfery na niskiej orbicie. SpaceX zaczął budowę swojego systemu od wyniesienia dwóch prototypowych satelitów Tintin A i Tintin B.
22 lutego 2018 roku. Był to dodatkowy ładunek regularnej misji wynoszącej hiszpańskiego satelity szpiegowskiego PAS. Każdy z testowanych ładunków ważył około 400 kg i został wyposażony w terminale do komunikacji na paśmie KU ze stacjami naziemnymi. Drugi lot testowy odbył się 24 maja 2019 roku. W misji wyniesiono już 60 satelitów o konstrukcji zbliżonej do przyszłych operacyjnych ładunków. Każde urządzenie ważyło 227 kg. Pierwszy operacyjny zestaw 60 satelitów Starlink 1 został umieszczony na orbicie 11 listopada 2019 roku. Masa satelity zwiększyła wagę o 33 kg do 260 kg w stosunku do testowej serii. W trzeciej misji, przeprowadzonej 7 stycznia 2020 roku, jeden z satelitów został pokryty specjalną powłoką, która miała zmniejszyć stopień odbijania promieni słonecznych i tym samym zminimalizować wpływ satelitów sieci na obserwacje astronomiczne. 4 czerwca 2020 roku w ramach misji Starlink L7 na orbitę poleciał testowy satelita ze specjalną rozwijaną osłoną przeciwsłoneczną. W czerwcu 2020 roku rozpoczęły się wewnętrzne testy usługi dla pracowników firmy SpaceX. 26 października rozpoczęto publiczne testy, do których zaproszono wybranych ochotników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i później też Wielkiej Brytanii. Dzięki laserowym połączeniom między satelitami można zminimalizować potrzebę komunikacji ze stacjami naziemnymi, coś co jest szczególnie przydatne, gdy nie można takich baz umieścić w okolicach biegunów. Założyciel firmy SpaceX ogłosił, że lasery w satelitach będą regularnie montowane od 2022 roku. W lutym 2021 roku firma SpaceX uruchomiła przedsprzedaż usługi Starlink dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Każdy mieszkaniec USA może zarejestrować się, jeżeli tylko w danym regionie będzie dostępna pojemność sieci satelitarnej, w przeciągu kilku miesięcy powinien zacząć korzystać z regularnej usługi abonamentowej. Obecny stan. Do tej pory stan na 1 marca 2022 roku. Wysłano prawie 2100 satelitów Starlink. W tej chwili na orbitę wysyłane są już satelity wersji V1.5. Trochę cięższe, bo ważące 295 kg i posiadające łącza do laserowej komunikacji międzysatelitarnej. Z usług w testach beta korzysta już ponad 100 tysięcy użytkowników z wielu państw na świecie, w tym z Polski. Najbliższe plany. Rozpocznie się wysyłanie drugiej generacji satelitów Starlink z większymi możliwościami telekomunikacyjnymi. Starlink pozwala na dostęp do internetu nawet tam, gdzie normalnie nie jest to możliwe. Rozwiązanie ma stać się globalnym dostawcą usług internetowych. Ostatnio Rosja miała ustalić, że namierzanie i naprowadzenie ostrzału na okręt flagowy floty czarnomorskiej, czyli krążownika Moskwa, odbyło się przy użyciu takiej grupy satelitów należącej do firmy SpaceX. Wydała komunikat o zadaniach wyznaczonych powietrzno-kosmicznym siłom Rosji, mających na celu zniszczenie grupy satelitów Starlink.